Tysiąclecia Królestwa Polskiego, tak nazywa się otwarte w ubiegłym tygodniu rondo przy ulicy Zielonogórskiej w Lubinie. Tak zdecydowali miejscy radni podczas sesji. Teraz mamy takie czasy, że w sytuacjach jakichś zagrożeń i w ogóle trzeba podać, gdzie się znajduje człowiek, tak? Najwygodniej jest zawsze podać nazwę, czy to ronda, czy to ulicy. Ta ulica Zielonogórska jest bardzo długa, stąd też chcemy, żeby to łatwiejsze w lokalizacji było, dlatego od razu działamy. Natomiast nazwa będzie Tysiąclecia Królestwa Polskiego. No, za 2 lata mija 1000 lat, kiedy jesteśmy królestwem i uznaliśmy, że to jest taka dobra, neutralna nazwa na to, żeby temu rondu nadać. Ona jest istotna z punktu widzenia miasta Lubina, ale też podróżujących, prawda, bo to jest trasa jedna, która łączy Zieloną Górę z Wrocławiem. Stąd też taki pomysł, żeby ta nazwa była zupełnie neutralna i każdemu kojarzyła się bardzo łatwo. No i z jakąś taką ogólnie polską historią. Przypomnijmy, że w ramach inwestycji wyburzono stary wiadukt drogowy, a w jego miejsce wybudowano skrzyżowanie typu rondo. Przebudowano również odcinek ulicy Spacerowej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej. Wyremontowano łącznie około kilometra trasy. Oprócz tego w ramach inwestycji wybudowano i przebudowano kanalizację deszczową, oświetlenie drogowe, kanalizację sanitarną i wodociągową. Wybudowano również blisko 150 miejsc parkingowych. Ostateczny termin zakończenia prac wyznaczono na lipiec tego roku.